Sponsorem programu jest Mbank, oferujący usługę założenia firmy przez Internet lub w placówce. Człowiek przychodzi do pracy, myśli sobie, będzie miło, wreszcie spotka kolegę po fachu, znaczy byłą koleżankę było. po fachu, a ona mówi mu prosto w twarz, wstaje o 11. Znaczy wchodzę do pracy na 11. Jak możesz to mówić ludziom, którzy jednak nie? Zachęcam cię do tego, żebyś no tak. rzucił wszystko i... <laughs> I wyjechał w i, i, Nie, w Bieszczadach już jest płok podobno. Ja zostałam, rzuciłam wszystko, ale zostałam na Żoliborzu. Tam jest Centrum Dowodzenia no, Światem. Było. Było. Teraz jest bliżej tak. y, Galerii Mokotów, wiesz. Ale y, można, można przestać stać o piątej, o czwartej. 11 lat wstawałam o czwartej, piątej, no. tak jak ty. No tak. No. no i co ci przeszkadzało? Wiesz co, chyba za dużo stresu. tam mm, to... się stresujesz? No. Czym się stresuję, czym się stresowałam? Pracowałeś w telewizji na żywo, nie... no. pracujesz w żywym programie, to, żywym, to jest cały tak. czas adrenalina. Ja pracowałam tak całe dnie, tygodnie, miesiące, święta. Nowy rok, Boże Narodzenie. No a teraz jak ja będę chciał się ostrzec u ciebie w niedzielę, to co? No w niedzielę mam zamknięta. A dlaczego? Skoro e... dzisiaj obsługa klienta powinna pracować 25 godzin na dobę? Wiesz co, właśnie fajne jest to, że hmm? teraz ja decyduję, kiedy pracuję. Kiedyś za mnie decydowano, kiedy pracuję, a teraz ja jestem panią swojego czasu. I to jest bardzo fajne, że sama sobie ustalam grafik. Czy klienci ci go ustalają? Jak to jest? Ja ustalam grafik, kiedy mogę przyjąć zapisy, i wtedy klienci się zapisują. Oczywiście robię jakieś odstępstwa od tej reguły, ale to ja dysponuję swoim czasem i to jest właśnie super. A I to trwa już ile? Pół roku. I co? Nie, wraca? nie wracam i nie wrócę. Ale kto się tu pakował do studia, kiedy było napisane wyraźnie, cisza, trwa program? Nie, a ty taka pod świadomość. No, no, <laughs> już bardzo chciałam z Tobą porozmawiać. Szanowni Państwo, Małgorzata Serafin. Bardzo Dzień Ci dobry. dziękuję i do zobaczenia. Dzień dobry. E, nie, zastanawiam się, czy to jest tak, że jak rzucisz i wyjdziesz z tego e, dosyć szybkiego pociągu, to jednak jakaś taka tęsknota się za nim włącza gdzieś. Ona się włącza y, czasami. Mhm. Ale jest ta racjonalna część, yy, która tak, tak? ta racjonalna mm -hmm. część, która yy, jednak przypomina sobie dlaczego to zrobiłam, dlaczego odeszłam z dziennikarstwa, dlaczego to wszystko rzuciłam i zaczęłam mm -hmm. coś nowego, coś zupełnie szalonego. Ja cały czas też yy, mam takie dni, że sobie myślę: Boże, co ty go no, mam... narobiłaś? Co ty narobiłaś? Przecież nie potrafisz strzec. Potrafię. A kto to widzi? Ty jesteś ostrzeżana przez siebie na przykład? Nie, no jak fryzjer nie czy nie Ostrzeża no się sam? No właśnie widzę. Lekarz <noise> też nie powinien <noise> operacji robić sobie sam, nie da się. Nauczy uczyłaś się tego pracując w zawodzie, czy po? Uczyłam się na kursie fryzjerskim. Poszłam na taki bardzo intensywny, y miesięczny, tygodniowy, mhm. y od poniedziałku do piątku, 8-godzinny kurs fryzjerski. Zostałaś 8 godzin przy kimś i Bolały mnie plecy po pierwszym dniu bardzo. Nawet się popłakałam, jak wróciłam do domu po pierwszym dniu kursu. I, Właśnie, sobie... i to jest ten moment, kiedy mm -hmm. często ludzie mówią, co pan robi, panie? Pan, pan stoi sobie i co pan Ja myślałam najlepszego. Nie, no ale w tym sensie, że wreszcie to jest jakaś fizyczna robota, nie? A nie tak. siedzieć i gadać. No. Ciężka. Ciężka. Czy ta osoba, praca. którą pierwszą ostrzegłaś w życiu, co ona mówiła wtedy gościu? Powiedz. Była zadowolona, ta osoba bardzo wie... była bardzo zadowolona i wiedziała, że ja się dopiero uczę, bo to był kurs fryzjerski, mhm. była świadoma tego, że to jest kurs, ale przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz miałam żywego klienta mhm. i miałam nożyczki w dłoni, to cała ta moja serafińska pewność? pewność siebie i to cwaniactwo i riposty, które mi sypie jak z rękawa zniknęły i miałam nogi z waty, mhm. nie ukrywam tego, no to było ciężkie, już jest coraz lepiej. Ja i tak przeszłam taką ekspresową ścieżkę fryzjerską, bo fryzjerzy uczą się przez kilka lat. Ja to zrobiłam w miesiąc. A ty Jak... jesteś fryzjerką czy nie? Jak to jest? Czy jesteś stylistą fryzur, czy jesteś kim jesteś? Stylista fryzur brzmi bardzo modnie. No. Jestem fryzjerką i wizarzystką, bo stwierdziłam, że to jest całość. Że makijaż i fryzura powoduje taką bardzo fajną hmm. zmianę. U kobiety przede wszystkim. U mężczyzny zmiana fryzury powoduje odświeżenie po prostu. No. No. A u kobiety dosyć dużą metamorfozę i czasem nawet zmianę życia. Więc uczę też malować, maluję, bo to jest pakiet malowania. Bo teraz sobie pomyślałem, skoro po miesiącu można być fryzjer. Nie broń Boże, ja to mówię z szacunkiem, żeby, żeby było hmm. jasne. To jak ja się maluję już przez 25 lat, to ja też już mogę w sumie nie? wykładać make-up czy nie? – Wiem, jak to robią dziewczyny, więc Możesz. jak myślisz? – Masz czas jeszcze? – A jak, gdybyś zerknęła? One słuchają teraz na pewno. Czy ja jestem dobrze umalowany? – Jesteś, ale to nie jest trudne pomalować mężczyznę. – Takiego jak ty. – Ale pewnie tak, jestem... muszą się napracować nad twoimi muszą workami już. pod oczami. – No nie no, a masz na to jakiś sposób? – W twoim przypadku już, <laughs> <laughs> już nie. Dajcie sygnał, kiedy kończymy tę rozmowę. Jak już będziecie czuli, że nie że to dajcie znak sygnał, dobra. Myślę sobie teraz jeszcze o jednej stronie tego, tej twojej decyzji. Bo jak jesteś na etacie, czy tam nawet pracujesz w innej relacji, mm -hmm. ale jednak z firmą medialną, no to powiedzmy, że ten spokój do pewnego momentu jest, nie? Ale wyrywasz się i idziesz na swoje. Miałaś jakąś poduszkę finansową, żeby to zadziałało? Chociaż na nożyczki? Miałam. Nożyczki akurat są bardzo tanie. No Ale ty masz takie pewnie profi, nie? Tak, ale to nie są no dziesiątki kosztu. tysięcy. Ale? Ja za swoje zapłaciłam 100 zł. No to to jest dobrze, taki biznes. I, a twój model biznesowy polega na tym, że zarabiasz tyle, ile masz ludzi, tak? Generalnie, tak. nic innego tam się nie da zrobić. Nie, no i, I, i mam i klientów, jak... ile pracuję, tyle zarabiam. I mniej... Ile kosztuje u ciebie strzyżenie? To zależy od długości włosów, gęstości. U mnie 6 tych? Za 5. 50. Mhm. Faktury wystawiasz? Tak. Dobra, czyli jesteś jedną osobą, jestem działalnością, jedną gospodarczą. osobą działalnością gospodarczą. spółką za kiedyś będziesz, bo ty powinnasz, musisz tą odpowiedzialność zrzucić jakoś, nie? Nie wiem. No, na razie jest mi dobrze. Um, tu gdzie mhm. jestem, um, mam firmę i dopiero teraz doceniam jej walory. Bo, walory. E, walory, tak. Bycia swoim, na swoim. Tak? Bycia na swoim. To jest zachowanie jednak niezależności. A tysiąc tak bo... zł, to walory dalej? No trudno, ale jestem osobą niezależną. Mhm. Jakby nie, nie wiążę się za bardzo z nikim. Mogę współpracować z różnymi firmami i tak współpracuję. Współpracuję mhm. z salonami. Czyli oni cię outsourcują. Tak, współpracuję również z, z firmami, gdzie wykonuję makijaże, współpracuję z klientami indywidualnymi, mhm. robię warsztaty. No i zachowuję tę niezależność, tę suwerenność, bo gdybym się związała z kimś mhm. na stałe, to jednak jestem ograniczona. A bycie przedsiębiorcą no, jest gwarantem niezależności bardzo dużej. Myślisz tego sobie już często, że jesteś teraz przedsiębiorcą? Tak, że to już wiesz. Od dziennikarza do przedsiębiorcy u ciebie to była sekunda, nie, w sumie? Tak. To no teraz fajnie, każdy ta... dziennikarz jest prawie przedsiębiorcą, każdy musi być na działalności. Prawie tak, to prawda. Oprócz ciebie, bo ty masz pewnie jakiś ja wiem, kontrakt. Nie, taki kontrakt, że to w ogóle wiesz. Ale my, myślę sobie też o tej sytuacji widzów, którzy trochę był żartem, pół serio, ale jednak yy, zapowiadając ciebie powiedziałem, żartujesz o tym, że Bieszczady są pełne. Ludzi, którzy rzucili, pojechali się zresetować, szukać na siebie pomysłu. Jak długo yy, ważyłaś to, czy zostawić Serafina w telewizji, czy nie? Długo dojrzewałam do tego, chyba y, to trwało y, miesiące i y, 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 kiedy skończyła się y, medialna przygoda, y, Stanęłam przed takim mm. wyborem, albo szukam kolejnej pracy i znów za trzy lata się obudzę nieszczęśliwa, yy, zagoniona i, yy, i zapomnę, gdzie były te ostatnie trzy lata, albo coś zmienię. Yy, I zrobiłam kartkę plusów i minusów. Na początku myślałam, że to takie, wiesz, psychologiczna no. zagrywka, ale zrobiłam taką bardzo rzetelną kartkę plusów i minusów. Płakałam nad tą kartką. Bo wychodziło na to, że zostań, tak? Nie, wychodziło na to, że jakby jest jeden plus w, w pracy w mediach, zarobki. No bywa, no bo tak, to też dzisiaj różnie bywa. bywa, no wiesz. A poza tym były same minusy, mhm. no i powiedziałam sobie, jak nie teraz, to kiedy. Okej, okay, ale miałeś tak, że jednak idziesz na swoje, czyli będziesz musiała pilnować księgowości i mhm. zadbać o... No, Okej, okay, nożyczki za 100 zł to może nie jest jakaś duża potrzeba finansowa na jak start? Jak biurowymi nawet dobry fryzjer obecnie, Takimi nożyczkami biurowymi. Nie powinnam tego mówić, fryzjerzy. A zaczynam ja myśleć teraz, wiesz, czy... mhm. przypominać sobie, czym ja byłem, ale do... wracając. Czyli nie potrzebaj żadnej kasy na start? Nie potrzebujesz dzisiaj mieć salonu, żeby ludzie do ciebie przyszli, tak? Nie. Możesz go wynająć sobie. Mogę wynająć, mogę wynająć stanowisko, mhm. mogę być fryzjerem mobilnym. Mogę jeździć do klienta, oczywiście w ograniczonym zakresie, mhm. na przykład strzyżenia, bądź ułożenia fryzury, mhm. przygotowania kogoś na jakieś ważne wydarzenie. Mogę też pracować mobilnie jako wizażysta i to jest bardzo często, bo jednak mhm. ten zawód fryzjera no, jest trochę związany z uwarunkowaniami technicznymi, czyli no, muszę mieć myjkę i tak dalej, i tak dalej. A wizerzysta może jeździć, może pomalować w każdym miejscu. No, mogę cię pomalować na pustyni. jakby Nie ma z tym problemu. No, w ostatnio przy 40 stopniach to się będzie dużo ważyć budrów. w sekundę, mm -hmm. ale jednak. Natomiast, czyli u ciebie ten problem pieniędzy na start nie był jakoś duży? Nie, przy, przy fryzjerstwie to nie są bardzo duże pieniądze, mm. bo jest bardzo dużo bezpłatnych kursów dofinansowanych przez Urząd Pracy. Są no. różnego rodzaju... A byłaś przez chwilę chociaż bezrobotna, czy nie? Byłam. Zarejestrowałaś się? Tak, zarejestrowałem się na chwilę jako I jak osoba to, bezrobotna. Boli, czy nie? Nie. Ja mam w sobie bardzo, bardzo dużo pokory. Takie y dziennikarze. nie tak. mają, wiesz? A, mówią, że nie mają wiesz co, wiesz. ja mam bardzo dużo pokory i nie mam problemu z tym, że to kiedyś mnie czesano Jasne. i malowano, a teraz ja czeszę hmm. i maluję. Um, ale powracając do, do kursów, um, są projekty, um, jest pomoc różnego rodzaju instytucji, jest pomoc bankowa, jeżeli hmm. zakładasz firmę, jeżeli decydujesz się na startup, um, są bezpłatne um, też projekty. Um, ja akurat skorzystam po prostu z oszczędności. Hmm. I w przypadku fryzjerstwa to to nie są duże pieniądze, to nie jest tak, że ja musiałam zainwestować 50 tysięcy, żeby zacząć nowy zawód. Gosia, ale bo tutaj mhm. rozmawiamy też trochę podpowiadając ludziom, którzy być może strzeli im do głowy, że zrobią to. Jak ja Ci zapłacę 50 zł za a przyjdę do Ciebie do lokalu, w którym Ty wynajęłaś miejsce, to ile dla Ciebie zostanie? Dwie trzecie? Jest różnie. Wiesz, mm -hmm. zależy od miejscówki, tak? od, miejscówki od, od salonu, od tego, jak dogadasz się z właścicielem, czasem jest to 30%, czasem jest to 50%. Aż tak. Mhm. To ile musisz mieć klientów w ciągu miesiąca, żeby twój biznes się spiał? Nie myślę tak o tym. Jak to? Naprawdę. Nie masz biznes planu? Nie. Jesteś głupia. wiesz o tym. Dziękuję. Ja to słyszę cały czas o, o sobie. Bo a propos startupu, ja słyszę cały czas od partnerów biznesowych: jesteś głupi, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu i tak też użyłam tego słowa teraz. Włącz rozum, mówią, bo sercem nie wygrasz. Na razie mam bardzo dużo serca. Gdzieś tam bo... jest też ten rozum, ale no, spróbuj mi zrozumieć. Ja się rzuciłam w nieznane, w totalnie nieznane. Yy, założyłam sobie, że rok 2018 to jest rok, w którym ja się przede wszystkim uczę. Zaczynam też zarabiać, ale się uczę, mhm. bo przede mną jest bardzo dużo. Tak jak lekarz, który kończy studia, wydaje mu się, że on wie wszystko. Mhm. Fryzjer, który kończy kurs, wydaje mu się, że wie wszystko. I nagle masz żywego klienta. I y, co człowiek, to włos. Te włosy są różne, tam są różne y, historie na tych włosach. Czasem klientki potrafią mieć cztery kolory na włosach, i ja to muszę uratować w trzy no godziny. Tak. Czasem się nie da w trzy godziny, więc y, codziennie spotykam się y, z nowym wyzwaniem. I to są naprawdę gigantyczne czasami a wyzwania. w przypadku, bo facet przychodzi pół godziny, wychodzi mm -hmm. 50, 60, a kobieta, jak spędza z tobą 3-4 godziny, to za godzinę ją liczysz, czy jak? Za całość. Czy... Ale widzę, Ty naprawdę chyba chcesz no, zostać fazerem, wiesz, wiedzieć, jak to się spina? No. Czy się spina? Już spina się, się? Po ilu się spięło? W miesiącu, dwóch, trzech? Nie, po pół roku. Po pół roku mm -hmm. zaczęłaś wychodzić na plus. Pomogło ci to, że, twoja, że byłaś znaną osobą i gdzieś tam miałaś swoją społeczność, w której mogłaś powiedzieć: Słuchajcie, zostawiłam, idę, zapraszam Was tam. Więc oni przyszli, czy przeszli za Tobą. Tak, bo fryzjerstwo i też myślę kilka innych zawodów polega na tym, że Twoi klienci przychodzą do Ciebie dla mnie i bo ktoś mnie polecił. Mhm. Poczta pantoflowa jest tutaj genialna. Social media też, ale raczej to jest polecenie. Jest to, że wydowód na głowie, że, że coś jest fajnie. Część przychodziła z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to się dzieje naprawdę. Aha. Czy ja nie oszalałam i czy ja rzeczywiście umiem strzyc, czy tylko robię sobie zdjęcia z nożyczkami, czy umiem farbować. A umiesz? Umiem farbować. Yy, I teraz mi się taka sytuacja, tym ja ci zadaj pytanie, myślisz tak, umiem farbować i umiem strzyc, ja, ja mówię yy, do kamery, szanowni państwo, poznajcie Barbarę i Leszka, byłych klientów, gośki Serafin, przyjechali do nas z Sandomierza i oni wchodzą i płaczą i, płaczą. I mówią, że, że miała być pięknie ostrzeżona na ślub i nie wyszło. Zdarza się, najlepszym. Zdarzyło ci się, że ktoś wstał i powiedział: Ja nigdy więcej, i nie. to, co pani mi zrobiła na głowie, to jest skandal? Nie, bo ty jeszcze u mnie nie byłeś. <grym> Poczekaj, szukam sobie. Jest. Małgorzata Serafin, jej konto Twitterowe, ale zdjęcie. No, wyszło, że jesteśmy biedną firmą, która ma wiesz, telewizor na statywie i jakieś kable, no, ale bułki. Dobra, widać bułki, także nie jest dobrze. I uwaga, e, gdzie to było napisane u ciebie tutaj? U fryzurach polityków? No, właśnie chciałem to powiedzieć. Panowie Trzaskowski i Patryk, jaki powinni rozpocząć kampanię od wizyty u fryzjera? Tak, a moja obserwacja, dziękuję za uwagę. Przyszli? Nie. Nie ufają ci. Może. A naprawdę to, jak wyglądamy, ma jakiekolwiek znaczenie? Ale nie chodziło nawet o to, żeby oni przyszli do mnie. Po prostu uważałam wtedy, jak zobaczyłam ich zdjęcia. Nawet chyba nie wiem, czy chciałabym, żeby do mnie przyszli, żebym była jakkolwiek w to wciągana, Że powinni się ostrzyć, bo, bo to Rafał Trzaskowski pamiętam, wyglądał wtedy na bardzo zmęczonego. Miał... No, ee, wiesz kampania, jakiego mu dali do walki, wiesz, nie no, no, ale nie musi chodzić po targany. Patryk jaki też ma ym, słabą fryzurę? Ale wszystko inne na szczęście wiesz, że jest takie. Nie dasz się wciągnąć w ogóle nic. W Zapomniałeś politykę? o nich. Zapomniałam, no nie śledzę ich. A ona pomaga w biznesie. O, o, to może mhm. inaczej. Czy dzisiaj robiąc biznes, masz takie momenty, że czujesz, że nie wiem, polityka, albo właśnie polityczne rozwiązania ekonomiczne i tak dalej ci szkodzą wadzą? Że są źle przygotowane. Nie. nie. Kompletnie nie czujesz tego. Nie Już ruszę nie. Cię to. Nie mogę cię patrzeć. Naprawdę i to w ogóle nic nie kręci nie. cię, nie tęsknisz. Nie wiesz co, jak e, przejrzałam dzisiaj e, prasę i oglądałam Którą? twój przegląd prasy, właśnie to był początek. Któr. Ale co, fakt był początkiem? Tak. E, ja to... sobie tak wyobrażam, że przychodzą do ciebie kobiety i czekają albo farby im położyła się, a one, e, pięta ty zdrajco. Myślę, że o tym dzisiaj będą rozmawiać klientki. Jednak. Nie tylko dzisiaj. Rozmawiają o polityce czasami, podpytują mnie. Mm. I nie mogę powiedzieć, że nie chce mi się o tym mówić, bo jakby ja jestem mm -hmm. cała dla klienta. Mu muszę... No, ale nie ma tak, że pani... Pani Wasiu, mamy czas. Co pani sądzi o tym ostatnim proteście osób niepełnosprawnych w Sejmie? Pani pani pokoloruje mi te włosy, ale pani opowie. No to rozmawiam, rozmawiam, bo rozmowa jest... Myślę, że to jest 30% sukcesu fryzjera. Rozmowa jest bardzo ważna u fryzjera. Niektórzy przychodzą po to, żeby się wygadać. Mm -hmm. Jest taka grupa klientów, która po prostu chce porozmawiać. A ty umiesz słuchać? Umiem. Wyobraź sobie, że ja umiem słuchać. <noise> a kto nie potrafi? No. Pisała, <noise> że lubię to pierwszy słuchać. jej wywiad w życiu. No i jak było? Po tej stronie. Całkiem to jest... miło. Je. Całkiem. całkiem. Akcentem na całkiem. A co to znaczy u ciebie? Całkiem. To znaczy, że czego nie dowieźliśmy? Dobra, było ok. Zatrudnisz kiedyś kogoś jako pracownika, czy nie? Myślę, Myślisz że o tak. tym, żeby ten biznes się rozrastał? Myślę, że tak. Yy... Jak już się nauczę, yy... w zasadzie ja mogłabym. Mhm. Teraz zatrudniać ludzi i... Y, Ale masz tylu klientów, że potrzebujesz pracowników już? Mogłabym to zrobić, wiesz, mogłabym to zrobić i powiedzieć, jestem Małgorzata Serafin, jestem fryzjerką, miałam swoje trzy minuty w mediach, mm -hmm. teraz zatrudnię ludzi i, i będę się lansować na swojej marce Małgorzata Serafin Fryzjer. Ale uważam, że, y, że nawet żeby mieć salon fryzjerski i być y, tym szefem, trzeba znać się na mm -hmm. tym fachu, żeby móc kontrolować to, co robią fryzjerzy. Bo to co z tego, że ja będę szefową, mm -hmm. jak y, moi pracownicy będą y, psuli włosy. Więc jeszcze długa droga przede mną, zanim y, będę super wielkim... – Biznesmenem. – Biznesmenem. – Ale trzymam mocno kciuki za ciebie. – Nie wiem, czy chcę. – Żebym trzymał kciuki? – Być wielkim biznesmenem. – A, strasznie. – Nie wierzę w twoje kciuki. – Są najszczersze z możliwych. W tym studiu nikt szczerzej, niż ja, nie będzie trzymał za ciebie. Bardzo ci dziękuję. – Małgorzata do mnie? – Była dziennikarka, stylistka. – Powinieneś tak, już. Po... To idziemy do roboty w takim razie. A teraz Renata Kim i jej gości już za chwilę. Newsweek Opinia. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną była pierwsza dama Anna Komorowska. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego chodziła pod Sejm, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców, które protestowały, okupowały jeden z korytarzy sejmowych. I porozmawiamy też o innych sprawach, które dzieją się w tej chwili w Polsce, ale przede wszystkim o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 40 dni. Już za chwilę. Bardzo dziękujemy. Newsweek opinie yy, na stronie głównej Onetu i na fanpage'u facebookowym Newsweeka już za... A jednak, proszę, jest twój. <laughs> Fakt oczywiście. Wracamy jutro za 5 8. Dziękuję za dziś, do zobaczenia. Sponsorem programu był mBank, oferujący usługę założenia firmy przez internet lub w placówce.